Redakcja Arendotiu wspiera sklep Ole Ole, pani gier i technologii. Arn.eu. Cześć kochani paczkomaniacy, słuchajcie, wpadliśmy dzisiaj do naszego studia, ostatnio odwiedzamy je bardzo rzadko z wiadomych przyczyn i spotkało mnie tam zaskoczenie, bo czekają tu na mnie nie jedna, nie dwie, ale aż trzy paczki od Pixelboxa. W ostatnich miesiącach nie dostawałem Pixelboxów i myślałem, że może po prostu, nie wiem, że przestali mi je wysyłać. Okej, zdarza się, szkoda, no to nie mogę już ich rozpakowywać, a tu nagle czekają na mnie trzy zaległe. I coś, nie wiem, gdzie poszło nie tak, ale hej, są, w takim razie rozpakujmy je, bo dzisiaj jest na to jedyna okazja, biorąc pod uwagę, że tu jesteśmy. I z góry przepraszam, jeżeli w tle słyszycie jakieś warkoczenie i w ogóle, ale tam coś koparki robią dziwnego, nie wiem co, ja im nie każę przestać, bo nie mogę, więc musimy to jakoś wytrzymać. Jeśli tego nie słyszycie, to nawet jeszcze lepiej. Jedźmy z tym koksem. Nie wiem, która jest która nawet paczka, więc tą mam pod ręką. Otwórzmy tą, zobaczmy, co jest w środku. Pixel Box. Odwróć wieczko, aby przeczytać opis boksa. Okej, widzę, że trochę się pozmieniało w ostatnich miesiącach. Zamiast małej ulotki, na której była lista przedmiotów, teraz jest duża kartka z listą przedmiotów. Nie będziemy sobie spoilować na razie, ale jest Daryl Savior Prisoners The Walking Dead, czyli jeśli się nie mylę, to gra go Norman Reedus, czyli ten sam aktor, który gra głównego bohatera w Death Stranding, więc hej, jeżeli lubicie gry wideo, to macie w takim razie figurkę z Death Stranding w cenie figurki z The Walking Dead. Można sobie się tak pocieszać, bo The Walking Dead to w ogóle jest chyba serial, który już dawno umarł, nikt go nie ogląda. Podobno pierwsze sezony były dobre, a potem się zrobiło ech. Life is Brutal, to jest luty 2020 paczka, tematyka brutal. I bardzo brutalną najwyraźniej jest czapka z Fallouta 76. Vault Tech salutes America, Vault 76. Life is brutal, full of zasadzkas, and sometimes Todd Howard sells you Skyrim for a very bad price. Jest taka ogólnie zużyta, żeby wyglądało, że jest zużyta, tak modnie, nawet wygląda fajnie. Dół wygląda fajnie, góra wygląda kiczowato, jest taki gładki, taki nadruk po prostu na materiale, nie wygląda to fajnie, mimo że tutaj jest tak... To jest fajne, naszywka jest fajna. Jest naszyte. To jest fajne, wygląda spoko. Ta trochę kicz, ogólnie całość wygląda spoko, ale psuje moim zdaniem efekt ten taki lekko rozmyty, niskiej jakości nadruk. Nie wiem, czy to widać, czy tego nie widać na kamerze. W rzeczywistości wygląda dość kiczowato, jak taka czapka dla małego dziecka. A szkoda, bo ogólnie te detale są spoko. Taka, rzekłem, taka moja opinia. Silicon Tray. Silikonowa tacka DC, do czego ona służy? Pojemność 1300 ml z gumy silikonowej. Maksymalna temperatura 230 stopni, minimalna temperatura minus 40 stopni. To jest taka tacka na jedzonko, tak? Można sobie, nie wiem, ciasto w tym zrobić albo lody. Do tego to służy. Jest, ja sprawdzę na podpisie, zobaczymy. A na razie, nie wiem, natnę to brzydko i otworzę i zobaczę. No, silikonowa tacka, taka na jakieś jedzonko. Kucharze internetowi na pewno im powiedzą, do czego to się nada najlepiej, bo na przykład lasagne bym w tym nie zrobił, bo mi się tam wleje. Lody może? Zrobiłbym jakieś lody i potem tak... I by były lody Batmana. Może. Taki pomysł mam. I ostatnie, ładnie złożona koszulinka najwyraźniej. We are Venom. Ładna koszulka z Venomem. Ja nie mam za dużo do powiedzenia, bo jest naprawdę ładna. Kolorystyka w moim typie, jak zwykle ładna jakość na druku, rozmiar mój L-ka, ale koszulka ta, jak i większość tych gadżetów, pójdzie do naszych patronów. Na Patronite zrobię jakąś rozdawajkę z rozmaitościami gadżetowymi, jak to mam w zwyczaju. Ostatnio rozdajemy naszym patronom gry konsolowe, gry komputerowe, różne gadżeciki, więc jeśli nie jesteście jeszcze naszymi patronami, to może najwyższa pora to zmienić. W tym Pixelboxie brutalne usługi sprzątające, czyli figurka Daryla,
Forma na ciasto. Tu jest napisane, że jest na ciasto konkretnie. Z logiem Batmana, sympatyczny symbiot, brutalna prawda, czyli limitowana przypinka, ta oto tutaj, oraz tylko w Pixelboxie. Nie ma tego w wersji mini Pixelboxa, który najwyraźniej teraz jest również rzeczą. Napromieniowany kask, czyli licencjonowana czapka. No dobrze. Ciekawą rzeczą jest to, że pokazują tutaj również, co będzie w następnym miesiącu i jakie gwarantowane brandy się pojawią. Więc następną paczką, jaką być może otworzymy, jeśli nam się poszczęści, to będzie ta marcowa. Ale nie wiem, która jest marcowa, bo są niepodpisane, więc zobaczymy, jak się nam poszczęści. Pixelbox, odwróć wieczko, aby przeczytać listopadowy temat. Listopadowy temat, czyli mam paczkę z listopada, mam paczkę z lutego. Okej. Co tu się dzieje w ogóle? Star Wars, ale fajna Gwiazda Śmierci. Ej, to mi się podoba. To jest spoko. To jestem jak najbardziej na tak, proszę, patrzcie. Gwiazda Śmierci do zawieszenia na szyję. Myślałem, że się może jakoś otwiera, bo są dwie połówki zdecydowanie wyraźnie tutaj ze sobą spojone osobno. Ale nie, po prostu bardzo fajny naszyjnik z Gwiazdą Śmierci. Spoko sprawa. Fajne. Powrót do przyszłości, druga marka, którą bardzo lubię, ale niestety strasznie bardzo brzydka figurka Doka Browna. Dr. Emmett Brown w formie takiej, powiedzmy, pikselowej, jest przepisane piksel, ale takie są piksele jak, że hej, wygląda trochę jak z Robloxa, tylko mniej jak ludzik Lego. No powiedzmy, no mogło być gorzej. Star Wars na razie wygrywa dla mnie. Jeszcze coś z Gwiezdnych Wojen. Portfel Boba Fetta. Mandaloriański portfel najwyraźniej. Otwórzmy, zobaczmy. To jest mandaloriański? Może? Co tu jest? Jest jakiś podpis do tego? Nie ma. Tak mi się skojarzyło na pierwszy rzut oka. Ale nie wiem, co to za emblemat był. Boż takim fanatykiem rybołówstwa nie jestem. Ale sam portfel fajny. Gdyby nie to, że teraz mam całkiem fajny portfel, to może bym go nawet używał, bo moje barwy są ładne. Całkiem jest i na dokumenty, i na karty kieszonka, na banknoty, na monety. Solidna. Portmonetka. UFO. Rex Ship, USB Light. Lampka USB z Ricka i Mortiego. Jak to się otwiera, żeby tego nie zepsuć aż tak bardzo. Niestety, żeby zrozumieć ten gadżet, trzeba mieć bardzo wysokie IQ, więc z góry przepraszam wszystkich, którzy nie ogarną. Chodź tu, lampko z Ricka i Mortiego. Hej, wypaszone. I to jest USB. Zobacz, mam jakiegoś powerbanka pod ręką. Hej, śmieszne. Wy tego za dobrze nie zobaczycie, ale tak. Podświetla się tu front. Tu są lampki na froncie. No i kopuła UFO się podświetla. Oczywiście kamera próbuje kompensować. O, widać w środku Ricka i Mortiego. Kamera stara się kompensować światło i tego nie widać. Ale w rzeczywistości naprawdę całkiem fajnie to wygląda. Świetny gadżet do postawienia sobie na jednostce centralnej komputera. I cholernie mi się to podoba akurat. Bardzo ładnie pomyślane i zaskakująco ładnie wykonane. O tak, jeszcze głośniej, właśnie tak. Bardzo spoko. Fajna ta paczka. I'm not flat. Naklejka najwyraźniej dla cosplayerek z listopada 2019, temat sci-fi. I koszulka tym razem z Predatorem. Piękny, też bardzo ładna, podobna do tej Venomowej, również czarna z ciemnym nadrukiem. Wygląda ładnie, trochę jak Vagina Dentata, ale nie mnie oceniać. I ogólnie ta paczka również jest całkiem solidna. Gdybym płacił za te gadżety, a nie płacę, dzięki za podsyłanie mi ich Pixelboxie randomowo, to nawet bym był zadowolony w tym miesiącu. Wszystko mi się podobało, oprócz doktora Browna, więc uważam to za całkiem ciekawy pakiet.
ten listopadowy nie był wcale taki zły. Sprawdźmy jeszcze. Sakiewka Łowcy Nagród. No jest Boba Fetta, wiedziałem. Śmiercionośny wisiorek z Gwiazdą Śmierci, Powrót do Przyszłości, jeden z dwóch modeli. Mi się trafił doktor Emmett Brown. Zgaduję, że tym drugim będzie ten drugi człowiek z Powrotu do Przyszłości. Wow, mam dziurę w mózgu. Odzienie Łowcy, czyli limitowana koszulka, oczywista oczywistość, przypinka i licencjonowana lampka z serii Rick and Morty. Trafiliśmy na wszystko. Ciekawe, co jest ostatnią paczką, z którego miesiąca, bo teraz to już jest kompletna loteria. Marty McFly, przypomniało mi się. Wow, ale miałem brain farta. Jaki to miesiąc? Niech to będzie marzec. Marcowy temat, klasik, trafiłem, będą gierki, marzec, game over, klasik, naklejka. Figurka Aku Aku, ale fajna, to jest, o, takiego popa mogę mieć, to jest Funko Pop, który w ogóle nie wygląda jak Funko Pop. Jest figurka Aku Aku z Crash Bandicoota i wygląda bardzo ładnie. 420 Blazed. O, proszę bardzo, takie popy to ja mogę. I to miałem szczęście, bo wszystkie inne są obrzydliwe. Akurat Aku Aku jest fajny, więc naprawdę nie mogę narzekać. Nie wiem, dlaczego ludzie to kupują. Nawet mimo, że mi się ten Aku Aku podoba, to jakość na przykład malowania jest odpustowa strasznie. Widać dookoła tego oka na przykład źle rozlaną farbę i no, strasznie kiczowate jak zabawka z McDonalda i nie rozumiem, dlaczego ludzie to kupują. Ale hej, przynajmniej Funko Pop, który nie wygląda absolutnie tragicznie. Jej! Co dalej? Licencjonowane gadżety z PlayStation, kubki. I to zestaw dwóch kubków, gracz pierwszy, gracz drugi. Z tyłu mają logotyp PlayStation. Wyglądają jakby były w jednym kawałku. Czy da się je tak obrócić? Nie chciałbym ich rozpakowywać, bo chciałbym je rozdać. A potem je będzie trudno z powrotem zapakować do tego pudełka. Więc może jakby mi się udało po prostu obrócić, żeby pokazać wam nadruk z drugiej strony. Taki fejdowany logotyp PlayStation. Bardzo ładny. Na pewno ktoś się ucieszy. Jestem zaskoczony tym, że dotarły w jednym kawałku po tylu miesiącach. Są w porządku. Podoba mi się zestaw dla dwóch graczy. Na przykład dla parki jakiejś. Całkiem pomysłowe. I ładna czapka ze Space Invaders. Też od Diffused, podobnie jak tamta wcześniejsza z Fallouta, tylko ta nie wygląda absolutnie kiczowato. Też się do jednej rzeczy przyczepię. Bardzo niskiej jakości nadruk tutaj jest. Można zobaczyć, że się rozmywa, tak jakby jest taki rozpaćkany trochę. Ale oprócz tego jest super, szczególnie to, że tu wszystko jest szyte. To wygląda spoko. Czemu to wszystko może być szyte, a na przykład to musi być tak brzydko nadrukowane. No akurat szkoda, ale jest ogólnie stylistycznie dużo spójniejsza niż ta Falloutowa. W porządku. Chociaż nie moje kolory znowu, ale ogólnie wydaje mi się bardziej atrakcyjne wizualnie. Tyk! I na samym dole to chyba ostatni element wszystkich paczek rozpakowywanych dzisiaj, drodzy widzowie. Ale mieliśmy maraton. O, to będę nosił. Sorry, tego wam nie oddam. Bardzo mi się podoba. Retro Gamer C64, od razu chciałem powiedzieć, że pewnie z komordorkowa, biorąc pod uwagę te kolorki tutaj. Piękne. C64, 8-bit games, never too old to play the game. 8-bit games generation. Podoba mi się bardzo. Mamy taką drugą jeszcze z Pixelboxa starą, z Pegasusem. Tam był taki jakiś Polystation czy coś. Z cartridge'em też bardzo ładna retro. I ta też jest świetna. Bardzo mi się podoba. Tej wam nie oddam. Ale większość reszty tych gadżetów, których nie zepsułem przy rozpakowaniu, postaram się rozdać naszym patronom, więc hej, wyczekujcie tego. I co mogę powiedzieć? Chyba się trochę stęskniłem za tymi Pixelboxami, bo praktycznie wszystko mi się tym razem podobało. A nie zawsze tak bywa z tych rozpakowaniach. Często jestem mocno zawiedziony. Trochę się bałem tej listopadowej paczki, bo w listopadowej paczce była informacja gdzieś tam, że w grudniu chyba będzie Game of Thrones i coś tam, a Game of Thrones absolutnie nikogo, a na pewno nie mnie i na szczęście to nie ta paczka, więc jestem w miarę zadowolony. I to w zasadzie tyle. Jeżeli interesuje was Pixelbox, nie płacą mi za tą promocję. W ogóle nie wiem, co się dzieje, że te paczki przychodzą, nie przychodzą, ale w każdym razie, jeżeli interesuje was Pixelbox, to na ich stronie www.pixelbox.pl dowiecie się więcej. Będziecie mieli okazję za
rejestrować się na ich usługę i co miesiąc dostawać takie paczki niespodzianki z prezentami. Szczególnie teraz, w czasie apokalipsy, fajnie wiedzieć, że ktoś może wam wysyłać prezenty, nie? To tak trochę taka symulacja kontaktu ludzkiego. Strasznie to smutne, ale żyjemy w dystopii. I nigdy już nie będzie nic takie samo. Aż wszyscy zapomną za tydzień i już będzie takie samo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.